Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mirella Bagdzińska, autoryzowany przewodnik po Rzymie i Watykanie. Jeżeli chcecie czegokolwiek dowiedzieć się o moim życiu w Rzymie, o mojej pasji do pracy, którą wykonuję, to zapraszam serdecznie na najbliższy program Kierunek Zachód w TVP Polonia. Serdecznie Państwa, Marta Rawska-Szob, Anita Wójtowicz. Jesteśmy jakieś 150 km od Paryża, w pięknej miejscowości La Ferté-en-Bo. Natura wokół nas, przepiękne ptaszki, które śpiewają. Własny, prywatny, ogromny las do spacerów, zapraszamy. Zwierzątka, które przybędą tu już niedługo. Przed nami piękny dom, który powstał dzięki dobroci innych ludzi. Dom katolicki Miłosierdzia Bożego, który zaprasza Państwa na wspaniałe rekolekcje. A jeżeli Państwo i inne atrakcje... Również na odpoczynek, nie tylko dla katolików, ale dla wszystkich, dla każdej osoby, która zechce odpocząć na świeżym powietrzu, porozmyślać, można się pomodlić, ale też można pomedytować, pochwilizować. Jest bardzo dużo miejsca. Dom jest otwarty dla wszystkich. Zapraszamy serdecznie. Mówimy w trzech językach, angielskim, francuskim i polskim. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich widzów z kierunku Zachód Telewizji Polonia. Spod samych zamków nad Loarą. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Wojciech Jerzy Poczachowski i jestem dyrektorem Instytutu Polskiego w Düsseldorfie. Instytutu, który powołany został nad Renem, aby reprezentować naszą ojczyznę, aby reprezentować kulturę polską, aby reprezentować polskie interesy w obszarze i kultury, i opowiadania o Polsce. Nasza współczesność, nasza przeszłość, no i nasze marzenia o przyszłości. To wszystko znajdziecie Państwo w naszym instytucie. Instytut, który znajduje się 100 metrów od królowej rzek niemieckich, czyli Renu. Instytut, który mieści się w jednym z najpiękniejszych miejsc, a zatem na Starym Mieście w Düsseldorfie, otwiera swoje podwoje przede wszystkim dla wszystkich zainteresowanych Niemców, którzy chcą poznać naszą ojczyznę i jej przeszłość, jak i dzień współczesny, a także dla wszystkich Polaków, gości, Polonusów. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani tym, co oferuje Instytut, czym jest ta instytucja i jak niezwykłym zespołem jest zespół pracowników naszego Instytutu, zapraszam najserdeczniej na najbliższe wydanie Kierunku Zachód w Telewizji Polskiej Polonia. Do zobaczenia Państwu.